18 solistów i 8 zespołów wokalnych z przedszkoli działających na terenie Suwałki i zaprzyjaźnionych placówek w Seinach i Augustowie prezentowało dziś na scenie w sali granatowej Rockies swoje talenty. Kochane dzieci, dojechaliśmy. Ale gdzie my jesteśmy? Czy my jesteśmy w Suwałkach? Tak! Czy to na pewno są Suwałki? Tak! Występy odbyły się w ramach 10. jubileuszowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, organizowanego przez miejscowe przedszkole nr 7. O specjalne statuetki w kształcie klucza wiolinowego oraz inne niespodzianki walczyli soliści w 3 kategoriach, wytypowani w drodze eliminacji wewnątrz przedszkolnych. Pierwszą kategorią reprezentowali wykonawcy 5- i 6-letni, drugą maluchy 3- i 4-letnie, trzecią zaś zespoły. Jestem Nikola i chciałam... to jest dzień piosenki dzisiaj. Będziemy śpiewać. Jaką piosenkę będziesz śpiewał? Zielone ufolutki. Po prostu. Lubię śpiewać. Mamy to ufolisty pisze, wreszcie zasłużył na nagrodę. I latający ujrzał spodek, co wylądował dziś w ogródku. Pojazd zielonych ufolutków. Jestem Weronika. Jaką piosenkę dzisiaj śpiewasz? O słonecznym dewczyku. O spacerku. Lubisz śpiewać? Mhm. A kim chciałabyś być w przyszłości? Maralką. Jestem Natalka. Śpiewam piosenkę Przedszkole domem drugim jest. Jestem z przedszkola numer 1. Przyszłam z dziewczynami, z Julką i z Natalią na konkurs piosenki przedszkolnej. Dziewczyny są bardzo muzykalne. Obie w tym roku zdawały egzaminy do klasy pierwszej do szkoły muzycznej i dostały się. Śpiewają od wielu, wielu lat. Są 3 lata ze mną w przedszkolu i naprawdę uważam, że zasługują na wielkie, wielkie wyróżnienie. Nawet chociażby nic by nie zdobyły, to są naprawdę rewelacyjne. Jestem Ola. Będziemy śpiewać Deszczowy spacerek. Lubię śpiewać bardzo. Mam na imię Ewa Haponik, jestem opiekunką dzieci, które tutaj przyszły jako zespół jedyneczki z naszego przedszkola numer 1. Dzieci nasze bardzo przeżywają dzisiaj ten występ, ale myślę, że będzie dobrze, bo najważniejsze, nastawiamy się, żeby świetnie się bawić, prawda? Tak. Chciałabym, żeby robił w przyszłości to, co będzie chciał po prostu. No, lubi śpiewać, ale lubi też sport, więc sobie pewnie wybierze coś tam. Mamy nadzieję, że laureaci tego naszego festiwalu będą mieli szansę jakby wystąpić gdzieś dalej w innych festiwalach czy przeglądach, że to będzie dla nich jakby pierwszy krok, taka próba i też zachęta do dalszych działań w tym zakresie. Kciuki za powodzenie swoich milusińskich trzymali nauczyciele oraz rodzice zgromadzeni na widowni. I jako, że tegoroczny festiwal jest festiwalem jubileuszowym, nie obyło się bez symbolicznego urodzinowego tortu. Zielone włosy, zielone budki, są ufolutki. Słuchajcie, nabieramy powietrza wszyscy? 3, 2, 1, 0, start, muchamy! Mocno, 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 mocno!